Naczelnik, wódz, polityk Tadeusz Kościuszko, takim przede wszystkim go znamy, ale był także fenomenalnym inżynierem wojskowym. Straszliwy wiek XVII, wiek wojen, wyuczył Polaków, że umiejętnie zastosowana fortyfikacja polowa decyduje o powodzeniu lub klęsce armii. Droga Tadeusza Kościuszki do miana jednego z ojców nowoczesnych fortyfikacji rozpoczęła się 245 lat temu, po wyjeździe do Ameryki Północnej. Dlaczego? O tym będę rozmawiać z doktorem Krzysztofem Wielgusem. Wieża artyleryjska Kościuszki w amerykańskiej twierdzy West Point, fortyfikacje Warszawy, umocnienia Krakowa w czasie powstania 1794 roku, które w pośredni sposób wpłynęły na współczesne miasto Kraka, bo przecież dzieło Tadeusza Kościuszki utrwaliła późniejsza wielka austriacka twierdza Kraków. Dlatego wśród znawców tematu Tadeusz Kościuszko, naczelnik, wódz, polityk, takim przede wszystkim go znamy, to jeden z ojców nowoczesnych fortyfikacji. Czy jest to jednak wiedza powszechna? Dziś o tym właśnie obliczu Tadeusza Kościuszki, inżyniera Tadeusza Kościuszki. 4 lutego obchodziliśmy 275. rocznicę urodzin naczelnika. Jednocześnie w roku 2021 warto przypomnieć i ten fakt, że droga Tadeusza Kościuszki do miana jednego z ojców nowoczesnych fortyfikacji rozpoczęła się 245 lat temu wyjazdem do Ameryki Północnej. Dlaczego? I dlaczego to właśnie Kościuszko rozpropagował w świecie polską myśl wojskową i techniczną? O docenienie inżyniera naczelnika upomina się gość Eureki, dr Krzysztof Wielgus z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki, członek krakowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, autor licznych publikacji poświęconych fortyfikacjom i architekturze krajobrazu. Dorota Truszczak, witam pana w programie Pierwszym Polskiego Radia. Pięknie witam panią redaktor, pięknie witam słuchaczy. Panie doktorze, Tadeusz Kościuszko ukończył słynną szkołę rycerską, którą założył król Stanisław August Poniatowski i w 1769 roku, mając lat 23, wyjechał na stypendium do Paryża. Wrócił stamtąd w 1775 roku, po pierwszym rozbiorze Polski. Z jakimi umiejętnościami i dlaczego wyruszył do Ameryki Północnej rok później, 245 lat temu, w 1776 roku, przecież nie jako inżynier? W tych czasach nie było tytułu inżyniera cywilnego. Tytuł inżynier z języka francuskiego oznaczał tylko i wyłącznie inżyniera wojskowego, a była to niebywale prestiżowa rola. Tego właśnie uczył się w szkole rycerskiej na kierunku inżynierii wojskowej. Miał świetnych mistrzów polskich, ale również i pruskich. Przenieśli oni wiedzę z czasu wojny siedmioletniej, która mówiła, że te wielkie, drogie, ciężkie, jakbyśmy to powiedzieli, twierdze stałe, to nie wszystko. Ważna jest fortyfikacja polowa. Tego właśnie nauczył się wyższości fortyfikacji polowej nad fortyfikacją stałą. To nie było oczywiste. Tacy wielcy jak marszałek Vauban czy Holender Menno van Kuchon, to są właśnie atlanci fortyfikacji. To, co kosztuje miliony luidorów, funtów, to, co pożera budżety królestw, to jest dobre. Tymczasem Kościuszkę nauczono racjonalności wysiłku fortyfikacyjnego, wysiłku inżynierskiego. Co więcej, we Francji nie udało mu się, mówiąc kolokwialnie, załapać się na kursy inżynieryjne. Chodził na inne kursy. Podsłuchiwał to, co mówią ci wielcy inżynierowie, ale miał również swojego mentora, swojego mistrza. Tym wielkim mistrzem był Marc René de Montalembert. Mówili o nim pogardliwie, ten dragon, kawalerzysta. Natomiast Montalembert był jednym z pierwszych, którzy powiedzieli takie prorocze słowa. Mury mogą być zbudowane nawet z papieru, pod warunkiem, że będzie na nich tyle miejsca dla armat, żeby nieprzyjaciel na przedpolu nie mógł postawić ani jednej. A więc Kościuszko miał się od kogo uczyć i wjeżdżając do Ameryki, by wesprzeć rodzące się nowe państwo walczące przeciwko tyranii brytyjskiej monarchii, wiózł najnowocześniejsze doświadczenia europejskie.
cały straszliwy wiek XVII, wiek wojen, również wyuczył Polaków tego, że umiejętnie zastosowana fortyfikacja polowa, ziemna, lekka, szybka do stworzenia, decyduje o powodzeniu lub klęsce armii polowych. Jak napisał wybitny historyk Stanisław Herbst, Kościuszko miał w sobie osobliwą wyobraźnię przestrzenną, geograficzną, topograficzną i w tej najdrobniejszej skali. Fenomenalne umiejętności uczeń prześcignął swojego francuskiego mistrza. Tak, należy przywołać jeden obraz. Był zarówno w czasie bitwy pod Saratogą, pod Filadelfią, pod Ticonderogą, ale był również pod Racławicami. Przed projektowaniem fortyfikacji, czy przed walną bitwą, Kościuszko samotnie na koniu przemierzał puste jeszcze pole i widział, w których miejscach są szańce, baterie, którędy będzie atakował wróg. To jest właśnie ta niebywała umiejętność architekta krajobrazu. Kościuszko, jadąc do Ameryki, miał już kilka projektów również niezrealizowanych, jak na przykład miasta idealnego Czartoryska, które miało być wielką twierdzą, ale miało być równocześnie idealnie zaprojektowanym krajobrazem służącym pracy, walce, gdy trzeba, ale również wypoczynkowi. Z tej strony Kościuszki mniej znany. Był on oświeceniowym mistrzem, który umiał malować swoją wyobraźnią na największym chyba płótnie, na największym blejtranie, którym jest krajobraz. Gdy trzeba, stawiając tam dzieła inżynierii wojskowej, a gdy można, projektując ogrody. Otóż to, twierdza, miasto Czartorysk to była wizja idealna, niezrealizowana, ale właśnie w Ameryce Północnej, gdzie trwała wojna o niepodległość, Kościuszko ujawnił swoje talenty fortyfikacyjne, jak pan wspomniał, w Filadelfii, w Saratodze i wreszcie takim najważniejszym jego osiągnięciem w Ameryce Północnej była West Point, silna twierdza nad rzeką Hudson, przebudowywana właśnie dzięki jego kunsztowi inżynierskiemu w latach 1778-1780. I w tym miejscu powstaje wieża artyleryjska. Niektórzy uważają, że powinna nazywać się wieżą Kościuszki. Wynalazek nieznany w Ameryce Północnej. Coś niezwykłego, nowoczesnego. O co chodziło? Chodziło o to, że fortyfikacja do pewnego czasu przypominała ciasny gorset. Zawsze miała mur. Tak jak Wielki Mur Chiński, jak kurtyny między bastionami, jak kurtyny między basztami. Wieża artyleryjska była początkiem budowy fortyfikacji szkieletowych. Fortyfikacji, które wspierały się nawzajem tylko i wyłącznie ogniem. Dostosowanych do trudnego terenu. Fortyfikacji tańszych, bardziej elastycznych. Ale zanim nastąpiło West Point, trafia do Filadelfii, przegradza rzekę specjalnym łańcuchem. Łańcuchem rozłożonym na specjalnych tratwach. Ale dodam, ta pływająca zagroda nie może bronić się sama. I tu jest genialna myśl, która potem zostanie powtórzona w West Point. Ta przegroda jest broniona ogniem baterii nadbrzeżnych. Co więcej, Kościuszko doskonale znał metody walki przeciwko kawalerii, stosując tak zwane konie fryzyjskie, czyli przeszkody przeciwko konnicy. Nie zawahał się pod Filadelfią wsadzić te przeszkody do wody, by uniemożliwić desant. Co więcej, zaprojektował forty na tyle wysoko, że one mogły z góry strzelać na pokłady brytyjskich okrętów, natomiast brytyjscy kanonierzy nie mogliby podnieść dział tak wysoko, żeby razić fortyfikacje nadbrzeżne. Dało to dużą sławę młodemu, nieznanemu majorowi, którego nazwisko było niemożliwe do wymówienia. Natomiast jego wielki sukces w 1777 roku pod Saratogą była to dla Anglików krzyżowa droga, zawały leśne, zabagnienia, budowa tam po to, żeby zalały drogę, umieszczenie strzelców wyborowych, a żeby babrające się w błocie brytyjskie czerwone kubraki, czyli brytyjskich żołnierzy, wybijali dosłownie jak kaczki. Brytyjczycy wykrwawili się, ścigając armię amerykańską. Można powiedzieć, że Kościuszko zastosował coś, co wydaje się niemożliwe. Manewr fortyfikacją. Kościuszko potrafił skanalizować kontrataki brytyjskie, uczynić je przewidywalnymi i umożliwić atak
skromniejszymi siłami amerykańskimi i pokonanie Brytyjczyków pod Saratogą. Natomiast Kościuszko został wysłany do West Point przez samego Jerzego Waszyngtona, by przeforsować swoje racjonalne zdanie, które zresztą Amerykanie popierają, zwłaszcza oficerowie młodsi, przeciwko autorytetowi wielkiego francuskiego inżyniera, pułkownika Louis de la Radier. De la Radier fortyfikuje West Point, ale robi to metodą drogą i długą. I panie doktorze, pojawia się tutaj także słynny wynalazek Kościuszki, wieża artyleryjska, która miała skupić ogień artyleryjski skierowany na przeciwnika. To także się udało i to było epokowe na kontynencie amerykańskim? To było bardzo skuteczne podsumowanie doświadczeń Montalamberta, który wynalazł wielkie, ceglane, okrągłe wieże artyleryjskie i dostosowanie tego do metod fortyfikacji polowej. Zbudowanie takiej baterii z drewna, z ziemi, z kamienia, ale równie skutecznej jak te wielkie, ciężkie budowle. Ale ta wieża artyleryjska sama w sobie nie miałaby ani sensu, ani znaczenia. Ona współpracowała z sąsiadką, kryjąc ogniem międzypole, co więcej, przestrzeliwała rzekę Hudson, broniąc kolejnego wielkiego łańcucha, znacznie większego niż przegradzającego rzekę Delaware, a więc mamy znowu zagrodę przeciwko okrętom, która jest kontrolowana z wieży artyleryjskiej. Dodam, że fortyfikacje twierdzy West Point antycypują rozwiązanie XIX-wieczne, a więc twierdzę pierścieniową. Jest centralna pozycja, czyli właśnie Fort Clinton i są mniejsze forty, są baterie, są szańce. Tworzą one pewnego rodzaju elastyczny pierścień, pozwalając na obronę strefową. Co więcej, te zewnętrzne fortyfikacje nie są połączone z sobą murami, wałami, okopami, łączą się ogniem. Są tam przeszkody polowe. Kiedy podszedł pod West Point korpus brytyjski, dowodzony przez generała Clintona, Brytyjczyk stwierdził, ja odpuszczam. I przewagą technologiczną została obroniona twierdza, notabene w momencie, kiedy jej plany wykradzione przez generała Arnolda trafiły częściowo w ręce Brytyjczyków. Mimo tego Anglicy stwierdzili, że zdobycie tej twierdzy będzie ich kosztowało tyle krwi, że nie warto. I to jest właśnie paradoksalna, pacyfistyczna rola twierdz, ich działanie psychologiczne. Kościuszko wiedział o tym doskonale, ale pamiętać należy, w jakich strasznych warunkach była budowana ta twierdza. Zimą była wysoka śmiertelność wśród robotników. Kościuszko wcale się nie oszczędzał, stracił kilkanaście kilogramów wagi, podupadł na zdrowiu, ale trzeba dodać również ciekawy fakt. W roku 1778 podczas początków prac na stokach Fortu Clinton zaprojektował ogród. Wspominając o Kościuszce jako inżynierze wojskowym, pamiętajmy o nim również jako o architekcie krajobrazu. Panie doktorze, to jest niezwykła biografia. Trudno w kilkanaście minut opowiedzieć o osiągnięciach inżynierskich Kościuszki, ale nagrodzony w Ameryce Północnej, doceniony, wrócił do Polski w 1784 roku. 5 lat później otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nominację na generała majora wojsk koronnych. Trwał Sejm Wielki, który ustanowił konstytucję 3 maja. Niebawem trzeba było rozpocząć wojnę o obronę tej konstytucji, bo przecież w 1792 roku wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Rzeczpospolitej. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Były zwycięskie bitwy pod Zieleńcami, Włodzimierzem, Dubienką, Polacy Górą. Jakie umiejętności inżynierskie zaprezentował tu Kościuszko? Pamiętajmy, że Polacy walczyli z pozycji słabszego. W takim momencie bardzo ważne jest to, co miało miejsce już pod Saratogą, a więc skanalizowanie kierunku ataku. Na skutek elastycznego zastosowania fortyfikacji stosunkowo lekkich, możliwych do zbudowania szybko, ale dających pewien handicap
wojskom strony broniącej się. Ale król Stanisław August Poniatowski zdradził ideę Konstytucji 3 maja, przystąpił do Targowicy, Kościuszko emigruje, Drezno, Lipsk, Paryż na jego drodze. Na emigracji opracował jednak koncepcję organizacji powstania narodowego i mamy insurekcję kościuszkowską 1794 roku. Jakie tutaj umiejętności inżynierskie ujawnił naczelnik? Przede wszystkim wskazał na Kraków i na okolice Krakowa jako ośrodek insurekcji. W tym przypadku myślał on przestrzenni nie tylko samym miastem, tworząc obszar manewrowy, na którego narożnikach były ziemne fortyfikacje potężne w Porębie pod Krzeszowicami, w Bosutowie na północ od Krakowa, pod Skałą. Wreszcie był kordon szańców od strony północno-wschodniej i wschodniej wzdłuż rzeki Dłubni. Pośrodku tego, jak wielka cytadela, był Kraków, który uzyskał bardzo nowoczesne fortyfikacje kleszczowe, wyglądające jak ostrze piły, bądź też jak wielka wieloramienna gwiazda. Te ząbki piły nie były zbyt długie, ponieważ były dostosowane głównie do broni ręcznej i do artylerii lekkiej. Cały ten obszar przewidywany był jako teren wielkiej gry wojennej polegającej na manewrowaniu skromnymi siłami i kierowaniu ich tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. Kraków uzyskał pierwszą od potopu szwedzkiego i od czasów obrony przeciwko inwazji cesarza Maksymiliana nowoczesną, nowożytną fortyfikację. Te fortyfikacje kościuszkowskie potem przedzierzgnęły się po roku 1846 fortyfikacje austriackie. Zaborca niejako uszanował i utrwalił te mające już 60 kilka lat fortyfikacje Krakowa. Jeszcze bardziej skutecznymi fortyfikacjami, okrytymi chwałą, sławą bardzo krwawych walk rzezią Pragi, były fortyfikacje Warszawy. Pruski oficer Wilhelm von Prittwitz określił te fortyfikacje jako równorzędne stałej twierdzy. A były to tylko szańce, o których złośliwi mówili, że budowane były z samego piasku. Były skutecznie zlokalizowane dzięki geniuszowi Tadeusza Kościuszki. Powiedział pan geniuszowi, ale postać Tadeusza Kościuszki, naczelnika, dziś mówimy inżyniera naczelnika, rzadko stawiana jest w szeregu naukowców, wynalazców jego czasów, na przykład takich jak francuski inżynier wojskowy, generał i twórca sukcesów armii republikańskiej, wielki Carnot, czy James Watt, wynalazca maszyny parowej w 1763 roku. To przecież o Kościuszce Napoleon powiedział geniusz północy. Dlaczego Kościuszko nie znajduje się w tym wspaniałym gronie? Kościuszko jest takim samym ojcem pierwszej rewolucji przemysłowej, jak wynalazca okrętu parowego Fulton, jak budowniczowie kanałów, tylko że Polska nie miała przez cały okres zaborów osobowości jako państwo. Nie było komu czcić Kościuszki jako twórcy czasów jednak pokojowych. Tym najsłynniejszym upamiętnieniem w Polsce, ale przede wszystkim naczelnika, jest właśnie kopiec Kościuszki. Natomiast pan i wielu innych znawców fortyfikacji upomina się o tę inżynierską twarz naczelnika. W 2020 roku zostało otwarte nowoczesne Muzeum Tadeusza Kościuszki u stóp kopca, a uczelnia, w której pan pracuje, Politechnika Krakowska, nosi imię Tadeusza Kościuszki, ale też promuje jego osiągnięcia inżyniersko-fortyfikacyjne, no bo organizuje konkurs dla młodzieży. Powstał także na Politechnice ogród inżyniera Tadeusza Kościuszki i tam jest ten model pionierskiego projektu owej wieży artyleryjskiej. Zatem Kościuszko jest nam potrzebny w naszym życiu? Przede wszystkim potrzebny dlatego, ponieważ był to człowiek, na którego nigdy nie umarła nadzieja. Ale równocześnie w obecnej sytuacji, kiedy liczy się przede wszystkim skuteczność, projektowania, optymalizacja rozwiązań, istotne jest jedno, ażeby twórcy owych nowoczesnych rozwiązań nie bali się. Słuchali autorytetów, ale nie klękali przed nimi. Kościuszko tego uczy. Ciągłego rozwijania depozytu wiedzy, który został przekazany przez dobrych mistrzów, otrzymanej w szkole, w dobrej szkole. Jego głód wiedzy,
poszukiwania wiedzy u tych, którzy czasami w danej chwili są nieco odrzuceni, tak jak odrzucony był Montalembert. Umiejętności przeforsowania własnego zdania w chwili, kiedy ktoś popełnia ewidentne błędy. Takie cechy ma tylko człowiek o, jak to się mówi, twardym kręgosłupie, ale równocześnie otwartej głowie. To są cechy dobrego inżyniera. Tego właśnie staramy się nauczyć młodzież, naszych studentów, dzięki geniuszowi Tadeusza Kościuszki. Przypomniał dr Krzysztof Wielgus z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Dziękuję bardzo za tę barwną opowieść, panie doktorze.